Cześć, dawno nie było takiego spontanicznego makijażu nowościami, więc dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem i troszeczkę sobie porozmawiamy, ponieważ troszeczkę mnie też nie było. No i tak, miałam praktyki, więc siedziałam troszeczkę na wsi. No i siedziałam na wsi, nie miałam gotowych filmów, także no niestety nie chciałam Wam byle czego nagrywać i rzucać, więc to była przerwa spowodowana właśnie jedną moją nieobecnością. Teraz wróciliśmy do Lublina, ale bierzemy ślub, także też troszeczkę jest przygotowań. Dlatego tak to wygląda. No i zaczniemy sobie makijaż. I makijaż zaczniemy sobie od podkładu. Mam dwa, tak naprawdę to trzy podkłady do przetestowania. Wiecie co, zaraz ten trzeci. I mamy tutaj takie trzy podkłady. To jest pierne oraz AA Geokulin nawilżający podkład wygładzający antybakteryjny z selerem. Także zaraz sobie zobaczymy. Mam ochotę przetestować ten, bo tego jeszcze nie miałam. A któryś z tych miałam chyba Skin Balance. Tak mi się wydaje, bo ten drugi jest SPF-em. Jak będziecie się ruszać, to przepraszam, ale mała tam znowu właśnie się czeka tego, także tak to wygląda. Dobra, no więc nakładamy sobie, żadnej chyba bazy nie mam. Nie mam. Także bierzemy sobie ten podkład. Zaczynamy, najpierw czy on jest jasny naprawdę i czy da się nim... Aha, dobra, czyli wstrząśniemy go najpierw może. No dobra, mam wrażenie, że po prostu jest taki naturalny i dlatego się rozwarstwiają składniki, bo ja go nie używałam, a niedawno go dostałam i raczej na pewno nie jest przeterminowany. Nie jest przeterminowany. No tak, przed użyciem to trząsnąć, także dlatego. A więc nakładamy sobie na buzię. Będę się patrzyła w dół, bo mam lusterko, takie bliższe. Nie pachnie jakoś źle. No i właśnie pod koniec września bierzemy ślub, nalady cywilne. Za dwa lata dopiero bierzemy taki zwykły, kościelny. Ale po prostu troszeczkę u nas się w tym roku dzieje. No w tym roku się u nas dosyć sporo zaczęło dziać. Takich pozytywnych rzeczy, no ale przez to mniej czasu na nagrywki. Dlatego chyba teraz już i zaczynam studia i pracę magisterską, licencjacką. Dlatego właśnie chyba wrócimy do starego takiego do nagrywania, że filmy będą się pojawiać raz w tygodniu. No niestety z przyczyn takich, że no ja nie jestem w stanie nagrywać, a nie chcę Wam też obiecywać, że będzie film, a potem go nie będzie. To po prostu zrobimy tak, żebym się na pewno ze wszystkim wyrobiła. Także filmy będą się pojawiać raz w tygodniu. Dobrze, a więc teraz przejdziemy sobie do korektora. Korektory mam dwa. Mam tutaj korektor, w sumie to mam ten sam w dwóch odcieniach, tak mi się wydaje, tak. A więc mam Kean Camouflage Concealer Pro Contour. I tu mam numerek 62. 62? Jak to możliwe? Wziąłem dwie 60-tki dwójki? Ale nie, no jest... Dobra. Po prostu pewnie złapałam jednak czasem. Mam nadzieję, że chociaż będzie dobry. To mamy to. To jest za ciemne. Tego podkładu. Może jakoś to się da. Mm.
troszeczkę do powieki. Ok, korektor mamy nałożony i tak jak widzicie, nie wygląda tu źle wcale. Także przejdziemy sobie do pudru. Musicie mi wybaczyć, ale coś mi statyw nie współpracuje dzisiaj ze mną. Także dobra, lecimy z pudrem. Puder mam Rimmel Stay Matte i to jest numer 004 Sand Storm. Także nakładam go gąbeczką najpierw pod oczy. Ja go kiedyś miałam, ale już nie pamiętam, czy był fajny. Także chciałam do niego wrócić, bo przyda mi się po prostu taki puder w kamieniu. No i także troszeczkę mam przygotowań. Też jeździmy ze wsi do Lublina i tak non stop. Też powiem wam, jeśli dojdzie do skutku, już wszystko będziemy mieli na tip top, bo jeszcze jedna rzecz się dzieje przyjemna dla nas. Także mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, to mam przetestowane. Też nie mam wszystkich produktów, bo nie mam na przykład rozświetlacza i bronzera, niestety. Także no, będę musiała sobie bez tego poradzić. Teraz przejdziemy do brwi. I do brwi mam Bell Hypoallergenic Precise Brow Pencil w odcieniu Taupe Blonde. Zaraz zobaczymy, jaki to jest kolor. No. Zobaczymy. Ok, teraz przechodzimy do cieni. Mam dwie paletki. Tu mam paletkę taką z naturalnymi kolorami. Nie wiem, czy to coś powinno być, czy nie. Ok. Także tak wygląda. Tu jest lusterko. I jest to firma Mislin. A drugą zaraz wam otworzę, bo jest nowa, jeszcze nie używana z Rivers. Tutaj mam takie kolorki i pędzelek. Bo moje dziecko chodzi spać bardzo późno, teraz jest niezbyt pogoda już wieczorkiem, także muszę nagrywać z nią, więc dlatego są w tle hałasy. Radę w tym filmie się wytłumaczę ze wszystkiego, żeby zaraz nie było zbędnych komentarzy. Dobra, a więc teraz biorę sobie taki puchaty pędzelek i z tej pierwszej paletki dziewiątki na całą powiekę nakładam najjaśniejszy cień. On jest niestety troszeczkę żółty, ale to nic. Zobaczymy w ogóle, jak te cienie się będą sprawdzać na oku. Jak widzicie, ten kolorek do brwi jest całkiem spoko. Myślałam, że będzie za ciepły, ale też mam henna, więc ładnie to się wyrównuje. Teraz weźmiemy sobie może jakiś ciemny. Dzisiaj zrobimy coś bardziej w ciepłych. Nie ma, tak, wyciągnę sobie ten pędzelek i z tej paletki wezmę sobie i nałożę sobie na czerwonek. Wow. No także powiedzcie mi, co myślicie na temat tego, żeby filmy już na razie, dopóki nie kończę studiów, dopóki się z tym wszystkim nie ogarnę, były raz w tygodniu.
Państwu na pewno się będzie pojawiać. Będzie mniej tych filmów w miesiącu. I właśnie się zastanawiam, czy puszczać Wam w sobotę, czy w środę. Bo dla mnie to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo i tak się rzucę go wcześniej, ale muszę go zaplanować na jakiś dzień i na jakąś konkretną godzinę, więc możecie mi dać znać, czy tu, czy na Instagramie, jak Wam bardziej pasuje. I teraz ja bym chciała sobie przyciemnić, więc albo wezmę wewnętrzny kącik, ten odcień. I na środek nałożymy jakiś błysk. Dobrze, spróbujemy sobie wziąć ten śmieszny pędzelek. Jakiś taki odcień do blendowania. Może weźmiemy simsalabim. Ten tutaj. Delikatny. No to jest... Nie, to nie jest pędzelek do blendowania. Wezmę sobie mój sprawdzony pędzelek do blendowania. Z pomocą takiego drugiej strony tej cienkiej pędzelka, którą zestawię do palety Reverse, namalujemy sobie ciemniejszą kreskę i użyję tutaj sobie tego odcienia. Po prostu chcę przedostawać ten pędzelek. Jak on się tutaj sprawdzał. No nie, pędzelek do tego się nie nadaje, a więc weźmy sobie mój cieniutki, płaski. No, ten różowy to nie. Wytrąca się pigment i jest bardzo taki jaśniutki. No tego tu raczej nie przyciemni. Weźmy ten najciemniejszy może z tej paletki, ten. I ten spróbujemy działać. Tu mamy same niestety maty, więc tu paletkę na razie odłożę. Ten pędzelek nie. I teraz na środek powieki zastanawiam się, co tu nałożyć. Czy nałożyć ten taki ciemny, czy ten, czy może ten. Co nałożymy sobie? Może o ten tutaj taki. I paluszkiem. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Nie ma praktycznie w ogóle bazy. Zajmujemy się dolną powieką. Na dolną powiekę nałożymy sobie ten właśnie tutaj ciemny. Teraz weźmiemy sobie taki pędzelek łezkę i nałożymy sobie może ten, taki jasny pomarańcz. Wszystko
miało pomocy bardziej. Dobrze. I na wewnętrzny kącik nałożymy sobie tutaj taki jasny, wypróbujemy sobie taki spray do czyszczenia na szybko pędzli i nałożę go sobie na ten tutaj pędzelek. Dobra, jest zabarwiony, ale nie ma pigmentu, więc ok. I biorę sobie ten taki jasny. Jeszcze będzie lepiej, bo pędzelek jest mokry, więc łatwo nam się wyczepi raczej. I wszystko sobie rozblendujemy. Nie dokładając w ogóle cienia. Tym pędzelkiem, co mieliśmy wcześniej. I wygląda makijaż tak. Oczu. Teraz przejdziemy sobie do tuszowania rzęs. I mam tutaj maskarę również z Belle. To jest fajna, tania marka, a ja praktycznie nic z niej nie mam, więc stwierdziłam, że chętnie się zaopatrzę. Zwłaszcza, że teraz też w chlebie było dużo promocji na makijaż, więc fajnie trafiłam. Mimo tego, że ja tego nie śledzę, że z tych promocji to już nie korzystałam ładnych parę lat. Szczoteczkę, zobaczcie, jaką mamy śmieszną, taką cienką małą spiralkę, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Maluję. Posłużę się paletką, serkiem z paletki. Niezbyt mi się to podoba. To jest po prostu patyk. Zobaczcie sobie jedno oko, a drugie. No i jest, jakiś tam efekt jest. Ten patyk. Maluję drugą warstwę. No i powiem wam, że efekt jest taki... Bardzo dobrze, no z tego nie jestem. Ale dobra. Tu nie wiem, o co chodzi, że ta paletka się nie myka. Patrzcie. Nie komentuję tego. Teraz przejdziemy do różu. Róż mam z Ingrid. Jest to Carrot Cool. Mam nadzieję, że mi się będzie pasowało do makijażu. Jest to taki ciemny dość róż. Tak wygląda ten róż. No myślę, że do makijażu będzie mi pasował. Jeszcze biorę sobie taki delikatny pędzelek. Czepuję nadmiar. Ładny jest. Patrzcie. Jest delikatny, jak się nadmiar odczepię, więc można go stopniować. Ale jest ładny, bardzo mi pasuje dzisiaj do makijażu oczu. Dobra, i teraz użyję dwóch produktów, które używam non-stop, czyli to jest bronzer z Lovely oraz paletkę rozświetlaczy z Revolution Kitulec. Miałam paletkę Topper. Dzisiaj miałam pędzelek do rozświetlaczy mam. Weźmiemy sobie ten ciemniejszy odcinek. Złoty rozświetlacz, naprawdę, Kitulec się postara. Nadaje się tutaj do produkcji rozświetlaczy na pewno. Paletek nie miałam, więc się nie wypowiem. Teraz bronzer. Takim spłaszczonym pędzelkiem nakładam. Bardzo lubię go, ten pędzelek już mam lata. Przez przypadek go kupiłam kiedyś na Allegro. To były moje pierwsze pędzle. Większość mi się nie sprawdziła, ale ten, niektóre do cieni,
Bądź ten właśnie do różu. Świetnie. Wachlarzyk jest boski. Do rozświetlacza. No, prawda, kosztowały grosze te pędzle. Martyna, wysłuchaj. Dobra. I została nam pomadka. Pomadkę mam z nowej marki, o której nie słyszałam jeszcze. Not. Którą znalazłam w Rossmanie. Jest to pomadka oczywiście matowa. Jest miotka. No dobra. Zobaczymy. Jest jasna, ale jest to ciepło, więc na pewno mi będzie boksować do makijażu. Tak wygląda pomadka. Ogarniam włosy, przebieram się i zaraz mam. Zaraz po prostu przejdziemy do mojego całego outfitu dzisiaj. Tu będę troszeczkę prześwietlona, ale teraz użyjemy sobie perfum. Perfumy to jest Jodejma Adrianna Rose. Ok, założymy może jakieś kolczyki, bransoletki. Bransoletkę weźmiemy sobie może moją z Pandory. To jest Pandory moja. I do tego weźmiemy sobie moją od Arka Nieskończoność. Dobrze. Założymy to. Kolczyki to będziemy mieć. Znajdę. Takie delikatne. Co ja nie wiem, co mi się dzieje, ale mi po prostu taki nie biżuteria. Ja rozumiem, jakby moja mała już nosiła, ale nie nosi. Ja nie wiem, gdzie to jest. Naprawdę. Teraz muszę znaleźć gdzieś zatyczkę do drugiego kolczyka. Ja. Do drugiej dziurki lądują kuleczki niebieskie. Do trzeciej dziurki nałożę sobie takie malutkie kręciki. A co tam za szale? Zaszaleję. Boże, co mi się dzieje? Może dlatego, że zima, wstała o 5 i miałam po 7 drzemkę taką konkretną, bo i ona usnęła i ja usnęłam. Spałyśmy do 9. I powiem wam, że to nie jest fajne. Dobra, mamy. Bo teraz jeszcze znaleźć zapinkę, nie? Okej, okay, a więc kulczyki nałożone. Bransoletka jest. I tak wyglądam. Teraz wam pokażę całość. Całościowo wyglądam. Tak, spodnie są Sinseya, to są takie prążkowane. Znaczy takie biało-niebieskie, coś takiego. Koszula Daily Way. No i cały dzisiejszy makijaż. Włosy to jest po prostu z orkaczyków. Takie a la fale. Także tak to wygląda dzisiaj. Hej, robię wam update. Jest 4 godziny, odkąd nałożyłam makijaż. I zobaczcie, że on pięknie się trzyma. Cienie po prostu wyglądają tak jak wcześniej. Pomadka też, jak widzicie, się trzyma. Podkład, no powiem wam, że jestem zachwycona, bo ładnie się wtopił. W buzie tak samo korektor, myślałam, że będzie za ciemny, nic się tu nie odznacza pod oczami. I tuż się nie osypuje, także na razie po 4 godzinach jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że to się tak utrzyma do wieczora i dam wam znać pewnie około godziny 18-19, jak to się utrzymało, ale
Podkreślę, żebyśmy na długim spacerze z Małą i z dziadkiem. No nie oszczędzałam tego makijażu. Mała cały czas się, wiecie, wciera we mnie, budzią i tak dalej, także no tylko jedyne co od maseczki delikatnie mi się na nosie tutaj staro. I tak poza tym to nic więcej. Także jest super i przychodzę do Was za kilka godzin. Mamy już godzinę 18 i ja wracam do Was z takim ostatecznym podsumowaniem, bo zaraz lecę zmywać ten makijaż. To, co mogę Wam powiedzieć, to już po tych 8 godzinach podkład tak mi się zaczął ważyć, nie wiem, czy to będzie widać. Widać, taka plama jest jasna. Na środku czoła zaczęły mi się wyświecać. Policzki tutaj zostają nienaruszone, natomiast tarmi się z brody. No i z tych stref, które cały czas się wycierałam, albo miałam maseczkę, czyli nos. No i broda. Tu mam obok lusterko, także sobie jeszcze zobaczę. Pod nosem też, wokół nosa. No i tak jak mówię, czoło wygląda okropnie, a pozostałe partie twarzy naprawdę wyglądają ok. Cienie, tusz prezentują się idealnie, nic mi się nie zważyło, nic się tutaj nie wytarło, tusz mi się nie osypał, nadal pigment jest w takiej samej kolorystyce jak był, nic tutaj się właśnie nie... ten pigment się nie wytracił, więc cienie są naprawdę w porządku. Pomadki, jak widać, już nie mam. Jadłam puste jedzenie i mi się zjadła. I tak poza tym wszystko jest idealnie, także dajcie mi koniecznie znać, czy czegoś używaliście, co dzisiaj testowałam. Ja jestem bardzo zaskoczona i zadowolona testem tych kosmetyków właśnie, bo dla mnie to były kompletne nowości. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Już myślę, że zobaczymy właśnie. Dajcie mi koniecznie znać na dole w komentarzach, czy wolicie w środy, czy w soboty i o której godzinie oglądać filmy. Bo to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja się przygotuję wtedy, kiedy Wam pasuje. No i tak jak mówię, raczej zaczniemy od filmów no raz w tygodniu. Myślę, że w tym przypadku będzie najbezpieczniej i najwygodniej dla mnie i dla Was, bo będziecie zawsze mogli liczyć na film. Ja już nie przedłużając, żegnam się dzisiaj z Wami i zapraszam na mojego Instagrama. Także dziękuję za oglądanie. Cześć!